Witam tutaj walki, to jest City Skylines, jeszcze nie do końca wiem co zrobię w tym odcinku, ale zobaczymy w trakcie, że tak powiem, tam jeszcze wody brakowało. Tutaj tradycyjnie cały czas problem dalej jest z tym, że brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż, mamy zapotrzebowanie na przemysł z jakiegoś powodu i trochę zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. Korki tutaj wyglądają tak, że w sumie ich nie ma, no nie patrzę na tory, bo na torach zawsze są korki, bo się, mówię, pociągi nie nadążają znikać. Po prostu na końcu mapy, jest ich za dużo, nie jest to do końca winą moich torów tutaj na mapie, to po prostu już chyba tak będzie i tyle, wszyscy umrzemy, trudno. Ale serio, no kurde, wyprowadzone połowa tutaj, no połowa może nie, ale dosyć sporo jest opustoszałych budynków handlowych niestety w całym mieście, no co zrobisz, nic nie zrobisz, no. Ech, dobra, jeszcze zostały nam do zbudowania 3 fabryki. I nie bardzo wiem, gdzie je zrobić. Mamy dosyć sporą fabrykę samochodów. I tak mi trochę szkoda po prostu postawić przy kawałku drogi fabrykę i mieć już to za temat zakończony. Także gdzieś jeszcze takie jakieś zagłębie przemysłowe można by było zrobić. Myślę, że tutaj też jeszcze bym mógł coś dostawić. Myślę, żeby można było. Potem jeszcze jakieś magazyny można by było podrabiać i tak dalej, nie? Także to trochę tego może być. Tu jeszcze bym na przykład rondo mógł zrobić w sumie. Gdzieś w tym miejscu. Najchętniej bym zrobił rondo jeszcze. Już rond mam dużo dosyć. Ale mały ruch tu jest. To będzie dobrze, będzie dobrze. Dawaj, dobra, dawaj. Jeszcze tak, fabryka samochodu, mówię, ona jest dość duża. Jak widać. Ale tu się mniej więcej powinna gdzieś zmieścić. Tylko zrobiłbym ją przy drodze takiej oczywiście, przy tej się nie da nic postawić. Tak, żeby było miejsce na parkingi, na przykład na jakąś linię drzew jeszcze, czy coś, o. Byśmy sobie zrobili tak, tak. Tam jeszcze nie schodzi, tutaj dopiero za tym schodzi, dobrze, bardzo dobrze, to by było tak. Tu się ostatnio, no, tu się oczywiście rozjechały kratki, bo czemu by nie. Stąd! Kurde, jak ja to robiłem, że tutaj wszystko jest... Na pewno mi się do jakichś linii pomocniczych przy torach przykleiło, bo tak. Zaraz zobaczymy. Tu nie ma. Tu w sumie też nie ma. Chociaż tutaj jest... Tu jest 90 stopni. Do tego. Do tego węzła na torze, który jest najdalej od tej drogi, mi się zrobiła linia pomocnicza chyba i to tutaj się... Albo nie, może się nie... nie dobra, nieważne, nie mam pojęcia w sumie. Nie. Tja. Fabryka samochodów może gdzieś tak pod tym lasem tutaj. Niech se będzie tutaj, nie? Niech se będzie, proszę bardzo, fabryczka taka, o proszę bardzo. Jubilee? Nie wiem jak to się czytało. Jubilee chyba to czytali jakoś, z tego co pamiętam. Jubilee czy co? Nie wiem, dobra, nieważne, w tym radiu śmiesznym. Parkingi. Bo jestem upośledzony i parkingi muszą być. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu muszą być parkingi. Bez sensu. Kompletnie, ale... Nieważne. I tutaj wjazd. To jeszcze jeden parking, albo jeszcze w sumie, dobra, dwa parkingi mniej zrobimy. Tutaj zrobimy wyjazd, albo nawet z szerszej drogi. Kurczę. Z takiej o, proszę bardzo. Ze światłami? Może bez świateł właściwie. Nie potrzebuję tutaj świateł. Prądu natomiast potrzebuję. Prąd sobie wezmę. Wezmę sobie jeszcze, zaraz się samo weźmie. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest jeszcze też taka... Kurde, to ja mogłem to zrobić. Dobra, przenosiny. Halo, wybudowali fabrykę za kupę milionów po prostu i czemu nie mogę tego tu zbudować? Co, bo miejsce jest już zajęte? Co? Dobra, no to... Haj, nie dostałem żadnego zwrotu teraz. A! Ile to kosztowało? Ile to kosztowało? 300 tysięcy tylko, to tam kurde, grosze jakieś. To jest stocznia, to nie tutaj, ale to jest co? Fabryka domów modułowych, o. Fabrykę domów modułowych sobie zrobimy tutaj pod lasem. Tutaj też mamy jakąś linię drzewek, widzę ładną. Tu też wszystkiego potrzebują. Plastiki, szkło, metale.
sumie nie potrzebują żywności, nic z tym związanego. Drewno, plastiki, szkło, metale, czyli z trzech rzeczy, czyli bardziej z tamtych są tylko drewno. Tę fabrykę domów modułowych mógłbym zrobić gdzieś indziej. Gdzieś tutaj. Między tym a tym i drewno by dowozili wtedy. Dobre. No tu zrobimy jednak tak jak było wcześniej, czyli tylko fabrykę samochodów na przykład, dajmy, no tak pod tym lasem, gdzieś tutaj. Nie, a domy modułowe gdzieś indziej, a tu jeszcze nie, może jakiś dupny magazyn zrobię czy coś. Tutaj na przykład taki jeden dupny magazyn, jeszcze nie wiem co tu ustawię właściwie. Ale tutaj sobie zrobimy drogę tam gdzieś jeszcze taką, w razie czego. I tutaj to niech sobie idzie na przykład za to, tutaj dotąd. I tutaj dotąd. Będzie zły pomysł pewnie, bo tu się będzie... Będą tutaj jeździli po jednym samochodzie. Cóż, zobaczymy. Jeszcze bym tu gdzieś wpierdzielił na przykład jakiś zakład recyklingu może. Gdzie one były? Nie tutaj, tu? Lul, czemu to się nazywa śmieci tutaj? Nie mam pojęcia. Śmieci, przemysł. Tutaj są śmieci. I tu jest duże centrum recyklingowe. Ktoś się tu kurczę nie zmieści. Ale tu by się zmieściło. Czy to będzie tej wielkości? Czy mniejsze, czy większe? Większe o jedną kratkę, dobrze. Czyli 8. No ha, musiało się rozdupić oczywiście. Musiało się rozdupić, kurczę. Tyle? Chyba tyle. Tu. I tu, bardzo ładnie. I tutaj teraz sobie połączymy te drogi, te drogi z tą drogą. Pojedziemy sobie tak sobie, może kapkę dalej w sumie. Dałoby radę kapkę dalej to pociągnąć, tę drogę. Segment nam wyłączymy. Linie sromotnicze sobie wyłączymy. Tu, o. O, to. I tutaj teraz tak. I tutaj teraz tak. I tutaj teraz... Tak. Ślicznie po prostu. Ślicznie. I nie ma prądu, nie ma. I wody też nie ma, nic nie ma. Cyk, 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 gdzieś tutaj, cycyk. Jeszcze mamy jedną stocznię do zrobienia tylko, ale to będzie później. Jeszcze te domy modułowe, ale to nie tutaj będę. Tu jeszcze może jakiś magazyn wciśniemy. O, bez anarchii, o, nawet się zmieści tutaj ładnie taki magazyn powiedzmy. Tutaj myślę, że też się zmieści. Co on tu ma w tej... O, betonik tylko. Bardzo ładnie, ślicznie po prostu. Się ładnie zmieścił. Nie mam pojęcia, co tu będę magazynował w nich. Tutaj może zmagazynujemy po prostu, nie wiem, produkty unikatowych fabryk, tych wszystkich tutaj z okolic, czy coś w tym największym. Tutaj będziemy magazynowali, powiedzmy, co oni tu potrzebują? Plastiki może byśmy tu magazynowali. Tak dość daleko od tego, ale tutaj parę tych fabryk potrzebuje plastików, więc można by było jakiś podręczny magazyn tutaj tego ustrojstwa mieć. Nie wiem, czy to ma sens. Pewnie nie. Trudno. Nie wiem, co zrobić jeszcze przy tym. Może jakieś zwykłe budynki przemysłowe w sumie zrobić. Jak już mamy taką strefę przemysłową, to można by poudawać, że tutaj też mamy normalny przemysł, taki zwykły. Zapotrzebowanie jakieś tam jest, więc niech będzie. O, jeszcze wiem, co tu trzeba zrobić. Nie trzeba. Myślałem, że straż pożarną, ale tu sięga chyba skądś całkiem nieźle. No, zasięg jest. Policja nie ma tu zasięgu. To zrobimy gdzieś komisariacik taki jeszcze mały na przykład. Tutaj na rogu jak z zasięgiem będzie? Wolałbym go zrobić gdzieś tutaj. Na przykład tu. I teraz jeszcze tak, tę drogę by tu trzeba było gdzieś dociągnąć.
trekiowy jest rozplanowanie tych dróg tutaj. Się przyznam bez bicia, że można było to zrobić lepiej. No ale dobra, tam se wchodzi tak. To mam jeden wyjazd, drugi wyjazd, wystarczy. I tu jeszcze bym zrobił przystanek tramwajowy, jakby tutaj ktoś do pracy chciał zasuwać. Pewnie nie. Ale może akurat. Tu byśmy się zrobili przejście, tu byśmy się zrobili przejście, pewnie one nie będą połączone ze sobą, ale trudno. Jak ładnie to przejście w ogóle wygląda tutaj to. Oprócz tego tutaj na środku Dynksa. Ale kurczę, przejście, ten moc z przejściami jest genialny po prostu. Jeden guzik dodaje, tylko działa bezproblemowo od iluś tam aktualizacji, jest cudnie. Cudnie po prostu, cudnie. Dobra, dawaj teraz tu przystanki. Jest tylko jedna linia. Coś mi tutaj... Dobra, teraz jest dobrze. Coś ta linia niby chciała gdzieś tu jeszcze objeżdżać. A tu jeszcze jakiś autobus jeździ czy coś. Czy wycieczkowy to jest? Wycieczkowy chyba. Nie, zwykły autobus. Zwykły autobus. To niech też jest tutaj przystanek. Niech on sobie jeździ tędy przez środek. Może jakoś tak. Nie, tędy wystarczy. Tu niech sobie jeździ tak, o. A który on wraca? On wraca tamtędy dookoła gdzieś. Dobra, tego tam nie będziemy trykać. Niech sobie jeździ tędy. Tu jeszcze coś trzeba ustawić, żeby on coś tutaj magazynowali jeszcze. Co my tu z daleka jeszcze przywozimy? Czy ktoś potrzebuje tu jeszcze na przykład naftę czy coś? W sumie papier, dużo potrzebuje papier tutaj. To zrobimy tutaj na przykład papier. Proszę bardzo, papier, o. No i fajnie. Tu mam jeszcze parę fabryczek, tych takich, powiedzmy, z automatu stawianych. Tutaj sobie też jeszcze takie zrobimy gdzieś może. Może jakby to jeszcze tak przedłużyć w tę stronę. I tutaj jakoś... Tak, jakoś... Tak. Tutaj bez świateł pliska. Pliska, tutaj też bez świateł pliska, tam też bez świateł pliska, bo jest niepotrzebne. No i tutaj przemysł troszeczkę i tutaj przemysł troszeczkę, tak nie za dużo, tak troszeczkę. No i fajnie. Teraz można by to jeszcze zabetonować tutaj, bo akurat w strefie przemysłowej betonikiem pasowałoby trochę. Zaszaleć. Tutaj też, z tej strony nie, trochę ten pędzel jest mało precyzyjny, to muszę przyznać. Dobra, tutaj. Potem jeszcze tutaj też wybetonujemy plac. Tutaj też będzie full beton. Z tej strony. No z tej strony nie bardzo, bo tu mamy już powiedzmy ten... Dobra, to tu nie. Tu mamy już drzewka. Drzewka niezbyt dobrze rosną w betonie, z tego co kojarzę. Chociaż nie musi być. No tak zrobimy, o. Pod drzewkiem akurat nie będzie. Dobra, no to coś takiego, proszę bardzo. Tu wjazd mamy ładny. Tu jeszcze za parkingami też zrobimy. O. O. No. O, dobra, teraz jest dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj jeszcze też więcej betonu. Tu. No i to w sumie wszystko. Jeszcze, kurczę, jest taka linia cienka. Cienka taka linia jest tutaj, o, tu sobie zrobimy. Tu sobie zrobimy. Jakie dźwięki z tych fabryk w ogóle, kurczę. Tu. No i tu w sumie wystarczy. Tutaj jeszcze może tutaj kapkę. No i coś takiego. Tu jeszcze jakiś placyk zrobimy na przykład. No. No i pięknie. A, dobra, może tutaj jeszcze trochę przy tym. Chociaż nie, tutaj by można zrobić... parkingi. Tu. Bo czemu nie? No i oczywiście zabetonować to wszystko.
że betonowanie przy tych torach tramwajowych za bardzo dobrze nie wychodzi. Kurczę, takie są jakby paski zostają. Bez betonu. Dobra. Nie, no fajnie. Jeszcze mamy tę fabrykę domów modułowych gdzieś do wklejenia. W ogóle jak tam z dostawami? Tu jeszcze brakuje metali tylko. Prędzej czy później przywiozą. Tu już coś mamy nawet w magazynie. Tu jeszcze nie. Ktoś tam pracuje, jest okej. Okay. Zapotrzebowanie na przemysł przy okazji też się troszeczkę wykej. Ile tu samochodów jest? Dlaczego? O, tu jeszcze widzę w ogóle jest Bubble. Bo tutaj nie ma tego i tego. I już jest wszystko. I tutaj pewnie też jeszcze nie ma tego. Tu nie ma tego. Tu jest. No dobra, no to wszędzie jest praktycznie. Praktycznie wszędzie jest. Nie wiem, czemu tyle samochodów. Na pewno nie pracują wszyscy, ale pasuje mi do tutaj. Kurde, aż się screena trzepnę. Bardzo pod fabryką. Ile samochodów, kurczę. Nie jest pod fabryką, jest tak trochę obok, no ale... Będzie widać, że to o fabrykę chodzi. Bardziej o to, że znowu się pucuje parkingami. Nie mam pojęcia, ale niech będzie screenshot, kurczę, bo potem zapomnę znowu. Nie będę miał z czego miniaturki zrobić. Coś jeszcze miałem zminiaturkować, że więcej fabryk, to jeszcze tutaj zrobimy sobie. Tu, cyk, o, proszę bardzo. Żebym miał na zapas. No i to tyle. Jeszcze teraz tutaj, znaczy tyle tam. A teraz jeszcze mówię, ta fabryka domów modułowych gdzieś. One potrzebowały głównie... A, jeszcze stocznia. Wszystkiego porówno. Oprócz żywności. Czyli... Wszystkiego porówno oprócz żywności. To jakiś problem widzę znowu. To co zawsze, brak produktów na sprzedaż. Kurde. Gdzie ja mam zrobić fabrykę domów modułowych? Gdzie to się ładnie zmieści? Najchętniej bym to zrobić gdzieś tu. To jeszcze raz. Tak, drewno będą musieli tutaj tego dowozić. Gdzie by ją kurde zrobić? No. A tu się nie zmieści czasem, tu w tym miejscu, tak? No nie bardzo, nie bardzo. Chyba zresztą już się tutaj przymierzałem się z tym tutaj. Tu by się teoretycznie zmieściła. Ale trochę jednak ucierpią, chyba żeby ją zacząć gdzieś wcześniej i tę drogę zrobić tutaj też gdzieś wcześniej. No chyba, że tak ewentualnie, kurczę. To jeszcze wcześniej nawet, kurde, to by można było tutaj zrobić tak. Tak by można było zrobić. Gdzieś właśnie nie ma prądu w tej chwili już. Tak by można było zrobić. I tak by można było zrobić. I co do prądu... Nie wiem, coś odciąłem pewnie z prądu. Także możemy tutaj sobie... Tak zrobić. I tutaj teraz fabrykę domów modułowych po prostu, tak? No niby się zmieści. Utniemy dosyć sporo drzew niestety. Naprawdę sporo drzew. Ale no cóż, postęp! Mować fabryki sina i drzewa, no w sumie klasyk. Dobra, takie czasy. Już od kurde, którego? Od XIX wieku pewnie takie rzeczy, no ale dobra, nieważne. Takie czasy, lul. Czy tę drogę aż tam pociągnąć taką? Czy tylko ten fragment bym zrobił taki. Dobre. Kurde, tutaj. Chyba, żeby wręcz nawet tutaj zrobić kawałek taki ala autostradowy. Taki. No po co tutaj chodniki właściwie? W sumie. Cyk. No dobra, no i fajnie. Szybciej będą jeździli troszeczkę możliwe. Tutaj jeszcze można by jakiś rządek parkingu? No, żeby trochę zrobić. Ale tych gruntowych dla odmiany. Akurat. Gdzie one są? Gdzie są one? Tutaj są. A, o.
Tu jest ciasno jakoś. No daj tylko dwa pierdzielniemy i trudno, i nara. Tu jeszcze prąd oczywiście musiałem uciąć. Cyk. W sumie go tu nie trzeba przecież. Se da radę. Prąd se da radę, głupi nie jest. To go tak może pociągniemy, nie wiem skąd to tam idzie. Dokąd idzie. W sumie nic istotnego, to i tak to ma zasilanie już z każdej możliwej strony praktycznie dostarczone. Tu oczywiście tym gałganom brakuje wody. Jakim cudem, że jest pod nimi woda. Nie wiem, dobra. Teraz chyba będzie już, co? Tym jeszcze nie dowieźli papieru, a tym szkła. O tym nic nie dowieźli. Dobra, ale fabryczki jakich są, tylko że tu brakuje mi teraz drzewek. Ja bym je poprosił tutaj. Bez tego domku z prądem może. To. Tu. Proszę bardzo. Troszeczkę przekrzywimy. I tak, cyk. 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 Się jedno nie zrobiło, trudno. No i bardzo ładnie, no i bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Co jeszcze? Zaraz się powoli, kurczę, sezon będzie kończyć, tak wam powiem. Może jeszcze by tutaj coś właśnie zasadzić. Coś, może tutaj zrobić parkingi, kek. Myślę, że to dobry pomysł. Jeden, drugi tutaj. Proszę bardzo, takie gruntowe. Albo nie gruntowe. Niech to i tak nie będzie parkował. Ewentualnie turyści. Tak. Tu wtedy wylejemy betoniku. Tutaj się nic za bardzo nie zmieści. Dobra, zrobimy jeszcze stocznię zaraz. Tylko dawaj betonik. Dobra, trochę krzywy tam ten, ale dobra. Tu w środku ewentualnie można by parę drzewek zasadzić. Gdzie ja tu miałem drzewka jakieś fajne. Może niekoniecznie fajne, ale te mało żrące FPS-y, czyli te z tych. Oj. Troszeczkę za duży pędzel. Oj, ale nie na betonie, bez przesady. Drzewa spoko, ale nie na betonie. Dobra, tutaj się trochę porozsiewały samosiejki się porobiły. Moc pędzla na zero, wtedy stawiają się pojedyncze, jak jest moc pędzla większa, to się stawiają, kurczę, w większych ilościach w jednym miejscu i to jest dosyć dziwne. Dobra, no jest zarośnięte drzewami już bardzo przy fabryczce. Tutaj też sobie coś zasadzimy, na przykład między jedną a drugą, tutaj też z tyłu jeszcze multitrunkiem troszeczkę. Tutaj też troszeczkę, za tymi drutami. Tu jeszcze coś będzie, może kiedyś, może nie, nie mam pojęcia. Miejsce nie chcę zostanie. Tutaj jeszcze można by tak wyrównać, żeby tutaj też było jasna sytuacja, że tu już nic więcej nie będziemy mieli. Tu. Tu i w sumie te tutaj też bym zasadził trochę, tylko że tu już z pędzelka może. Moc pędzla. Na maksa tutaj, proszę, o, pięknie. Tutaj w sumie też. O, tak niech będzie. Akurat mi nie chcę tego zasadzić, co chciałem. Dobra, nieważne, może być. Te jeszcze drzewa na przykład można by tutaj zasadzić, żeby ta droga była między drzewami, ale to tam kiedyś się może zrobić. Stocznia jeszcze! Stocznia? Jak kiedyś tutaj chciałem zrobić wydobycie jeszcze jeden budyneczek, taki statek górniczy czy coś takiego, jeszcze jakąś platformę wiertniczą można by było zrobić, żeby ropa czy coś, ale statek górniczy można by było zrobić. Tylko taką jedną rzecz tutaj. Tylko do tego musiałby być jakiś dojazd. Dojazd by mógł być takiej drogi wąskiej. To by była fabryka i ten statek górniczy. To by na przykład mogło sobie iść stąd. Musiałby być jakiś przejazd nad tą autostradą. Może by się podpędzić do tego. Tylko jak z tego zrobić ładny teraz, kurczę, ładny skrzyżowanie, który jest taki ładny łuczek pod górkę, którego mi bardzo szkoda teraz psuć. Hmm.
kijowa trochę sytuacja. Nie mam tu za bardzo nic po tej stronie, ani tutaj, ani tutaj. Tutaj mam dopiero. To jest jedno. Aha, bo to jest ta. No dobra, no to dobre. Dobre. Niedobre. No w sumie. Dobra, to tu zrobimy tak. Poproszę o linie pomocnicze. Sobie zrobimy tamtędy dojazd. Tutaj sobie zrobimy drogę taką dwukierunkową, przez fragment przynajmniej tego. Taką o. Tu, 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 tu. I tu. I tutaj teraz... Gdzie to było? Tu to było. I tutaj teraz coś takiego. Troszeczkę nie tak. Troszeczkę tak. Tu mamy główną drogę, tutaj też w lewo będzie możliwość skrętu. Albo... momencik. To taką jeszcze tutaj, to tak, tak zrobimy na przykład, tak? Jak to będzie wyglądało? No tak średnio bym powiedział. O, dobra, może być. Także tutaj skrętu w lewo już nie bd. Gdzie jest to? Gdzie jest to? Tutaj skrętu w lewo nie bd. Tutaj będzie skręt w lewo. Jakby ktoś chciał. No i dobra, no i jest powiedzmy wjazd. Wjazd tam jest najważniejszy, tam do górnictwa, żeby był. No to mają trochę taki dookoła, no ale, ale jest. No i do fabryki. Poradzą sobie. Poradzą sobie. Cyk, tutaj za drzewka sobie wjedziemy. Za drzewka czy przed drzewka? Myślę, że za drzewka. Tu jeszcze coś jeszcze by mogło być później. Nie wiem na razie co, ale coś by mogło być. Tutaj gdzieś tak dotąd. Coś by tu było. I tutaj teraz jeszcze taki zjazd na dół. Tu gdzieś musiałaby być stocznia. Kurczę. Jak to się robi? To wymaga drogi, tak? Nie, to sobie robi drogę. Super. Zrobi sobie oczywiście inną drogę niż ja bym chciał, żeby zrobiło. Czyli chrzanić, kurczę, burmistrza. Bum! Proszę bardzo, jest zatem stocznia. Dosyć mają ograniczony kształt statku, widzę, z tego co widzę tutaj, no ale dobra, jest stocznia. Trochę wysoko to mają. To chyba powinno być troszkę niżej, co? Chyba tak. Gdzieś tak. O nie, woda zalała mi stocznię. Może jednak wyżej. Czy ta woda sobie ucieknie ze środka zaraz, czy tam zostanie? Bardzo możliwe, że zostanie. Więc podniesiemy to z powrotem jednak. Dobrze. Znaczy się wody, bo zalałem ich właśnie, to teraz mają za mało wody. I teraz jeszcze statek górniczy gdzieś, tylko że tutaj musiałaby być tak, strefa z tego całe życie wydobycie. To byśmy sobie, nie wiem, czy robić osobną? To by zaś był budynek główny. No i będzie trudno. Tutaj zrobimy strefę, to będzie keks. To będzie keks, proszę państwa. Nie wiem czemu keks akurat, ale niech będzie. I tu będziemy mieli rudy. Rozmiar pędzla trochę większy. Tu będzie keks i tu będą te rudy całe śmieszne. Może nawet ze dwa statki górnicze zrobimy, jak już tak szaleć. To kurczę, niech będą dwa. Czy są? Są. Dobre. I teraz tak, budynek. Tutaj trzeba zrobić gdzieś główny budynek. Budynek główny przemysłu tego. Główny budynek przemysłu wydobywczego, proszę bardzo. Ale mi kurde główny, śmieszne to jest troszeczkę. Taka mała kanciapa, a potem ten przemysł robię taki wielki, że łomatko. Dobre, no to nie, to inaczej. Zrobimy sobie może gdzieś stąd taki wjazd. Tutaj troszeczkę na dół. Tu,
i ten główny budynek przesuniemy sobie gdzieś... A, on jest szeroki. To jest trochę za blisko wody teraz. Czy tu się w ogóle uda zrobić teraz... statek górniczy? Miejsce jest już zajęte. Jakiś problem jest, widzę. Czy to nie musi być w ogóle wjazdu? Droga mu przeszkadza. Dobra, czyli najpierw zrobimy statek, a potem zrobimy drogę. Dobra. Kawałek on odpływa, widzę, od brzegu. W sumie fajnie. Dobra, to tak, jeden byśmy zrobili gdzieś tutaj. To muszę trochę teren powiększyć. Tu jeszcze. Keks. Będzie taki pantofelek będzie, proszę państwa. I tutaj teraz tak, jeden statek górniczy. Tak, żeby drutów nie popsuli. I to jakiś drugi statek górniczy. Cyk. Dobra. Styknie, jak to wygląda? Tu jest taki dings, który będzie rozładowywać to ustrojstwo. Tu jest śmieciarka cheater. No i tutaj jest statek. Statek i jakaś barka transportowa chyba, czy coś takiego. Nawet lądowisko dla helikopterów, kurczę. Tu przypływa właśnie obok niego. Na linii kolizyjnej one chyba nie są, bo widzę, że tutaj przypływa obok, ale nie przez niego. Jest spoko. Nie mają oczywiście dostępu do drogi, się zaraz zrobi. Jakąś tutaj drogę. Gruntową może niekoniecznie, ale na przykład damy taką zrujnowaną drogę tego typu, o. Tutaj tak. Tutaj tak. I tutaj tak. Świetnie. I dostęp do drogi już mają teraz. O. Nie mają natomiast wody. Sobie weźmiemy wodę stąd. Tutaj też nie mają wody. Oczywiście. I teraz nikt tu nie ma prądu jeszcze. Znaczy częściowo mają. Nie wiem, co tu zrobić. Może jakieś takie budynki też tego typu tutaj. Przykładowo baraki dla pracowników. Jeden jakiś, o matko, to może tutaj warsztat zrobimy najpierw. Ten budynek budynek główny ja bym troszeczkę przesunął na bok. Albo jeszcze troszeczkę na bok. O, drzewo jedne usunęli, trudno. Tutaj by był ten warsztat. Tutaj by były baraki dla pracowników, takie jedne. Tutaj takie drugie. Albo nie tutaj. Tutaj zrobimy takie. A prąd? Grunt to prąd, no niby idzie. Prąd niby idzie gdzie trzeba. Tam jest to. Cały ten fragment tutaj tej linii na powierzchni mógłbym usunąć, jak tutaj jeszcze by było coś takiego. Teraz całe to mogę wywalić stąd już. Już się nie przyda. O. No i fajnie. Droga ta jest taka średnio udana, to się zaraz poprawi. No. Słuchaj, jak sobie tam przerwę obiadową chyba mają. Tu teraz jeszcze jakoś tak. Jakoś tak. I tutaj sobie wyjdziemy jakoś tak i jakoś tak, powiedzmy. Nie wiem, trochę za duży kąt. Tak i tak. O. Tero lepiej. Już ciężarówka wyjechała. Ty jedziesz do... Aha, ty eksportujesz od razu po prostu, tak? Ty też eksportujesz. I wy wszyscy eksportujecie. Z tego keksa wszyscy tylko będą eksportowali. Nic nie produkują w tym miejscu. Ja myślałem, że może by oni też eksportowali, ale do... na przykład tutaj. Do tego przetwórstwa, które tutaj jest, bo tu jest import jakichś. Spoza obszaru... spoza obszaru przemysłowego. A jakbym jeszcze wiedział, gdzie oni jadą. Jest tylko napisane, że eksportuje. I tak nie do końca to jest jasne, gdzie oni eksportują. Czy poza miasto, czy gdzieś wewnątrz. Niby jadą tam. Nie wiem. Może ja tutaj tego sobie zawrócić i pojechać w tamtą stronę później. Może być i tak. No niech jadą. To był ten? Tak, statek górniczy.
właściciel. Jestem ciekawy, gdzie on pojedzie. Zresztą możemy to sobie podejrzeć, chyba tędy. Ty, panie kochany, jedziesz... O, moment, tutaj za... Aha, na dworzec kolejowy. Na dworzec kolejowy. Przyczyni się do zwiększenia ilości pociągów towarowych w mieście, których i tak mamy już za dużo. Bardzo fajnie, czyli oni jadą raczej poza miasto. Chociaż nie jest powiedziane. No dobra, keks jest, myślę, że gotowy. Dużo to tutaj nie było do roboty. Myślę, że to też by był dobry moment, żeby zakończyć już ten przydługi i przynudnawy odcinek. Także dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Myślę, że można się zająć później tym zawodziem tutaj później. To by było tyle. Dziękuję za oglądanie, na razie.